Znajdujemy się na odbudowanym fragmencie toru zanyczkowego u podnóża Góry Parkowej. Tor na krótkim odcinku został odbudowany, ma długość 200 metrów. Udało nam się to zrealizować przy wsparciu Urzędu Miasta, pana burmistrza. No i własnymi siłami Mosiru. Cieszymy się, że na torze odbywają się zawody. Dzisiaj gościmy zawodników z Nowego Sącza oraz z województwa lubuskiego, z miejscowości Nowiny Wielkie. Zawody cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieciaki chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, a my jako Mosir jesteśmy zadowoleni, że tor służy najmłodszym adeptom zanyczkarstwa. W zeszłym roku udało nam się wskrzesić sekcję szaneczkową przy Krińskim Towarzystwie Hokejowym. Dzięki przychylności Urzędu Miasta, pana burmistrza, dyrektora Mosiru i wielu wolontariuszy, że tak powiem, pani Barbarze Rzeszut, panu Andrzejowi Śmieszalskiemu, Damianowi Dublowi, udało się nam stworzyć tor, na którym w tej chwili odbywamy zawody. Już jedne takie wstępne zawody mieliśmy w niedzielę. Była fajna impreza. Dzisiaj mamy Puchar Burmistrza. Zaczęliśmy co prawda trenować dopiero od czerwca zeszłego roku i postanowiliśmy postawić na dzieciaki. Juniorów młodszych mamy tylko jedną juniorkę, chłopców nie mamy, ale dzieciaków mamy gdzieś w granicach 17-18 osób już w tej chwili. To się wszystko fajnie rozrasta i myślę, że po tych imprezach, które tutaj zorganizujemy, a mam nadzieję, że jeszcze zorganizujemy Mistrzostwa Polski, jak warunki nam oczywiście dopiszą, będzie coraz więcej tych dzieciaków chętnych do trenowania. Latem trenujemy na ścieżce rowerowej, pewnie niektórzy z Państwa już widzieli, jak tam jeździliśmy na sankorolkach, po to, żeby właśnie w zimie tutaj zjeżdżać spod Góry Parkowej. Robimy to też między innymi po to, żeby pokazać, że Krynica stoi sankami, że naturalnym miejscem przyszłego toru sztucznie mrożonego jest Krynica. Nie ma dla mnie nie ma żadnej innej alternatywy. Tutaj jest historia, tu są ludzie z sercem, którzy chcą jeszcze pracować w tej dyscyplinie. Odwiedził nas dość prężny klub sanyczkarski z Nowin Wielkich, z województwa lubuskiego, plus nasi, że tak powiem, zawodnicy UKS KTH, Nowy Sącz, także pierwszy puchar, pierwsze zawody o Puchar Burmistrza Krynicy Zdroju. W dniu dzisiejszym bardzo się cieszę, że tor sanyczkowy żyje, cieszy się tak dużą popularnością, jest to tak naprawdę w tej chwili jedyny tor czy kawałek toru, który funkcjonuje w Polsce. Wszyscy też oczywiście oczekujemy dobrych wieści w sprawie sztucznego toru sanyczkowego. Oczywiście, to jest rzecz, na którą, że tak powiem, wiele lat trzeba pracować, na razie mówię, jesteśmy po uchwaleniu studium. A 14 lutego planuję, że Rada Miejska przyjmie uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania, który dopuści sztuczny, mrożony tor saneczkowo-popslojowo-skeletonowy w Krynicy Zdroju. Ale to znowu jest kolejne pewnie półtora roku, natomiast oczywiście po to odtwarzamy sekcję saneczkarską, po to mamy znakomite tradycje saneczkarskie i walczymy o sztuczny tor saneczkowy, ponieważ no, taki obiekt przyniósłby wielki splendor i wielką korzyść dla samej Krynicy Zdroju.